Zaczynamy od ręki. Będziemy ją robić od dołu, kolorem głowy. Zaczynamy od magicznego pierścienia. Jak się robi początki, czyli magiczne pierścienie, łańcuszki oraz jak się robi wszystkie potrzebne sploty, które będą nam potrzebne do zrobienia tego pasterza. Nakręciłam osobne filmiki początki szydełkowania. Link umieszczę gdzieś tam u góry. Teraz już nie będę się nad tym rozdrabniać. Czyli mamy magiczny pierścień i niestety będziemy teraz musieli robić 6 półsłupków aż 3 rządki. Będzie to najtrudniejsza część, trzeba przez nią przebrnąć. Tak samo, podobnie jak robiliśmy to przy nogach owieczki, no jedyne pocieszenie jest takie, że tu potrzebne tylko 2 takie części, a nie jak owieczek 4. Czyli zaczynamy identycznie jak było przy owieczce, zamykamy sobie. Tu może będziemy robić spirali, więc dobrze byłoby zaznaczyć jakimś znacznikiem, na przykład jakąś nitką, gdzie będziemy zaczynać i brniemy powolutku. To tylko 4 rzędy. Zaczynamy raz, nie zwiększamy, tylko tak samo 2, 3. Będzie coraz ciężej, ale zaraz wypchniemy trochę to do przodu. 5, 4, tam było 4 chyba, tak? Już je pogubiłam. Już można sobie troszkę to wypchnąć do przodu. Będzie troszkę łatwiej. I 6. I już potem będzie łatwiej. Jeszcze 2 rzędy, 6 półsłupków dookoła, czyli znowu szukamy początku. Znacznik sobie przełożymy do tyłu i wbijamy się metodą nitka pod. Raz. Uważamy, żeby nie zahaczyć tylnego oczka. 2, 3, 4. Jeszcze 2 w tym rzędzie. 5 i 6. Dochodzę do znacznika i ostatni rząd w ten sam sposób. Już ten kolejny będzie coraz łatwiejszy. Spotykamy się po końcu trzeciego rzędu. Już potem będzie łatwiej. Najgorsza część za nami, czyli mała dłoń pasterza. Znacznik nie będzie mi już potrzebny, bo jak zmienię kolor, będę wiedziała, gdzie rozpoczynam. Tym bardziej, że będę robiła już zakończając rzędy. Zmieniam teraz kolor włóczki, czyli teraz spruję to ostatni półsłupek tu spruję. Ok. Tylko przeciągnięcie spruję, nie cały półsłupek, tylko to przeciągnięcie sprułam, żeby połączyć ładnie tą drugą nitkę. Ok. Na razie nie obcinam, później za chwileczkę to obetnę. I teraz będę robiła już trochę więcej. Będę podwajała wszystkie półsłupki, żeby otrzymać 12 półsłupków. Już troszkę będzie mi lepiej, jak podwoję. Czyli wbijam się w pierwszy półsłupek i robię tam 2 półsłupki. Teraz mogę te nitki już troszkę naciągnąć. Nitkę mogę już związać i obciąć. Tą nitkę w kolorze to było od magicznego pierścienia. Czyli tą nitkę już związuję i odcinam. I będę robiła. I będę robiła teraz 12 półsłupków w każdym rzędzie. Może jeszcze raz. W każdym rzędzie 2 półsłupki. Już miałam 2.
Raz, dwa, już mam cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i dwa ostatnie, jedenaście, dwanaście. Doszłam do początku. Tym razem nie będę robiła spiralnie, bo będę chciała mieć ładne zakończenie, więc zakańczam tutaj oczko początkowe się wbijam, przeciągam oczkiem ścisłym i podnoszę się oczkiem łańcuszka. Już mam tak, to wygląda. W kolejnym rzędzie będę chciała mieć 15 półsłupków, 15 półsłupków, czyli muszę dodać 3 półsłupki, czyli piątka, dziesiątka i piętnastka. Zrobię w to samo oczko. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery i piątka w to samo oczko co czwórka. Tak samo zrobię zaraz. Drugi raz i trzeci raz i na końcu będę miała 15 półsłupków. 3, 4 i piątka to samo. Jeszcze jedna piątka. Raz, dwa, trzy i cztery i piątka w to samo. I znowu zakończę oczkiem ścisłym, wbijając się w oczko początkowe i podnosząc się oczkiem łańcuszka. Kolejny rząd będę robiła też 15 półsłupków, ale tylko za tylną nitkę. Będę chciała uzyskać taki brzeg, który potem się wbije w tą przednią nitkę, która zostanie i zrobię taki jeszcze jeden rządek na nim. Czyli wbijam się tylko w tylnią nitkę. Raz. Tak jak pokazywałam to w filmiku z początków szydełkowych. Tylko za tylnią nitkę. I 15 takich półsłupków. 15 oczek za tylnią nitkę zrobione. Łączy się znowu oczkiem ścisłym z pierwszym, już normalnie. Tak to mniej więcej wygląda. Kolejny rząd będę robiła 15 oczek, czyli w każde oczko zrobię normalnie półsłupek, a już od następnego rzędu będziemy zmniejszać. Więc ja może zapiszę. Kolejny rząd to znowu 15 półsłupków. I robimy. Raz. Dwa. Spotykamy się pod koniec rzędu. W kolejnych rzędach będę już teraz zmniejszać po jednym oczku. Czyli kolejne 7 rzędów za każdym razem będę chciała mieć o jedno oczko mniej. Więc jeżeli to jest jedno oczko, mogę to po prostu zrobić w tym wypadku. Jeżeli robię to tutaj właśnie tym oczkiem podnoszonym, omijając to jedno oczko, bo ono jest tak bardzo blisko. I robiąc od razu w drugi, wtedy będę miała o jedno oczko mniej. Ominęłam to jeden półsłupek, to jedno oczko z jednego półsłupka. I teraz jak będę robiła do końca, będę miała 14. Potem znowu ominę, będę miała 13. I aż po 7 rzędach będę miała 8 półsłupków. Cały czas zmniejszam, ale zanim dojdę do końca, mogę sobie jeszcze, póki to jest takie, nie, ta ręka nie jest taka za długa, te wszystkie nitki wcisnąć tutaj w tą dłoń, wypełnić tą dłoń tymi nitkami, które tu zostały z magicznego kręgu i z przywiązania nowej nitki. I zaraz idę dalej, z każdym rzędem zmniejszam, aż dojdę do 8 półsłupków. Dochodzę do końca rzędu, łączę oczkiem ścisłym, podnoszę się i omijam znowu ten
pierwszy półsłupek, żeby mieć o jeden słupek mniej. Można oczywiście zmniejszać normalną metodą, ale tak mi jest łatwiej, omijając pierwszy półsłupek. Doszłam do 8 półsłupków, zmniejszając. I teraz już nie będę nas zmniejszać, tylko zrobię dwa rządki po 8 półsłupków. Czyli teraz trzeba uważać, nie opuszczać już tego pierwszego półsłupka, tylko wbicie ten pierwszy półsłupek i robić 2, 3, 4, 5, 6, jeszcze 2, 7, 8 i zakończę oczkiem ścisłym, wbijane w pierwsze oczko i podnoszę się oczkiem łańcuszka i jeszcze jedna taka ósemka i kończymy rękę. Ręka zakończona, troszkę można tą nitkę sobie wyciągnąć dłuższą, przyda się do zakończenia i do przyszycia, chociaż tak troszeczkę, nie za krótką, ją sobie tu obciąć, jeszcze może troszeczkę. Teraz, tak jak mówiła na początku filmu, można do tej ręki włożyć taki kreatywny drucik. Spowoduje on, że będzie można rękę łatwiej sobie ułożyć, ale nie jest to konieczne. Może być po prostu bez tego drucika także. Więc osoby, które chciałyby sobie włożyć taki drucik, ja już do jednej włożyłam, przytnę. Ten ostry koniec koniecznie trzeba zabezpieczyć. Zagiąć. Okay. Zaginam w ten sposób i wsuwam ten magiczny. I znowu obetnę. Obetnę. I ten koniuszek zabezpieczę. Później zakończę jeszcze te ręce tutaj i przyszyję, ale jeszcze muszę o jednej rzeczy zapomniałam. Musimy jeszcze zrobić ten jeden rządek półsłupków na tej przedniej nitce, która jest tutaj zostawiona. Czyli biorę sobie nitkę, robię oczko początkowe. I teraz wbijam się gdziekolwiek za tą przednią nitkę, mogę w tym miejscu, gdzie było łączenie, i przeciągam to oczko początkowe przez tą nitkę. Czyli oczko początkowe zrobione, przeciągnęłam przez przednią nitkę i robię oczko łańcuszka, żeby się podnieść do góry. I teraz będę robiła półsłupki na tych przednich nitkach, które zostały tutaj po zrobieniu rzędu za tylnią nitkę. Ich powinno być około, znaczy powinno być 15, więc powinno być tu 15. Zrobić taki mankiet naszego rękawka. Tu już widać. Pokażę jeszcze na końcu rzędu. Dobrnęłam do końca rzędu. Teraz muszę zakończyć wbijając się w pierwsze oczko i przeciągając oczkiem ścisłym i jeszcze oczkiem zakończę. Te nitki sobie potem wciągnę do środka, nie będzie ich widać. A teraz już powstał mi takie zakończenie mojej rączki. Szybciutko jeszcze zakończymy tylko te nitki od razu, żeby nie zostawiać na potem. Nitkę możemy schować do środka. Ręki. Okay. Tą drugą niteczkę też, która mi została.
zakańczamy być w środku te niteczki. Zakańczamy jeszcze tylko moją rękę. Tak jak robiliśmy do tej pory. Głowieczek. Chwytając, przewlekając nitką tylko za przednie nitki poprzedniego rzędu. Oj, coś mi ucieka. Jeżeli będę miał już 8 przednich nitek z półsłupków przewleczonych. O, za krótka nitka była. Mogłam zostawić trochę dłuższą. To wtedy mocno zaciągnę. Ostatnie. Zaciągnę. I jeszcze umocnię. Szkoda, że nie zostawiłam dłuższej nitki. Mogłam zostawić dłuższe, bo ta nitka by posłużyła mi za przyszycie. Do przyszycia tej ręki. Tutaj zostawiam trochę dłuższą. Ok. No i teraz zostaje nam już do zrobienia broda. Ja brodę robiłam, tak jak pokazywałam, tą włóczką. Ona jest o tyle fajna, o tyle mi się ona podobała, że ona jest taka dosyć elastyczna po zrobieniu. Można ją ładnie ukształtować, przyszywając tą brodę potem, tą nitką, która tutaj zostanie, wyhaftować jeszcze włosy tutaj i wąsy. Na tą postać wystarczy zrobić brodę z 15 oczek łańcuszka. Robimy dość luźno, żeby potem było się łatwo wbić. Robię troszkę większym szydełkiem niż do tej pory. Zrobiłam, tu było 2,5, teraz robię 3. I robię luźno 15 oczek zwykłego łańcuszka. A potem jeszcze zrobię jeden rząd i na tym będziemy raz. Trzeba powolutku robić, żeby nie zgubić tych oczek, bo potem trudno będzie raz, dwa, trzy, luźniutko, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, bardzo luźno, 11, 12, 13, 14, 15, mniej więcej taki, taka nam długość wystarczy. I teraz w kolejnym rzędzie będziemy robić tutaj od najniższego splotu do najwyższego, czyli oczka ścisłe, potem będą półsłupki, półsłupki nawijane, słupki i słupki podwójne. Tak jak w tym moim filmiku, który nakręciłam z początków szydełkowych, pokazywałam. Jako, że tu nie widać tych oczek, będziemy trochę robić na chybił, trafił. Nieważna jest precyzja. Jeżeli się niechcący wbije dwa razy w to samo oczko, nie szkodzi. Jeżeli się ominie jedno oczko, też nie szkodzi. Ważna jest mniej więcej ilość oczek. Ja sobie teraz dokładnie, żeby potem było łatwiej, zaznaczę, gdzie jest mniej więcej połowa tego łańcuszka, bo w tym miejscu będę chciała, żeby moja broda była najdłuższa. Zaczynamy. Najpierw zrobię dwa oczka ścisłe. Żeby się tak trochę tylko przesunąć. Próbuję wyczuć pod palcem, gdzie to jest i się wbić tak na chybił, trafił to miejsce. Powolutku, no. O, w końcu mi się to udało. I oczko ścisłe. Może jeszcze jedno oczko ścisłe zrobię. Ok. Teraz będę robiła jeden półsłupek. Zaraz napiszę dokładnie, jak to było. Jeden półsłupek. Teraz zrobię dwa półsłupki nawijane. Znowu półsłupek nawijany. Zbliżam się do miejsca, gdzie już jest środek. Zrobię teraz dwa słupki. Będzie ciężko, ale na pewno się powolutku uda. Raz, dwa i jeszcze jeden
Słupek. Ok. Mam już dwa półsłupki. Jestem na środku, to dobrze. Bo teraz w środkowe miejsce spróbuję w jedno oczko zrobić dwa półsłupki podwójne. Zaczęło mi się coś tu. Raz, dwa. Wbijam się w ten środeczek, który tu był. I robię raz, dwa, trzy. I jeszcze jeden półsłupek podwójny, mniej więcej w to samo miejsce, bo w okolice tego miejsca. Raz, dwa, trzy. I teraz będę robiła symetrycznie, czyli słupki dwa, już kolejne oczka. Dwa z narzutem. Jeden zwykły półsłupek. No i powinien mi zostać dwa, ale zostało mi tylko jedno oczko, może dwa. Oczka ścisłe, albo jedne, w zależności. Oczka ścisłe. Nitka tutaj musi zostać dość długa, bo ona będzie ona potrzebna do przyszycia tej brody, do wyszycia wąsów i do zrobienia takiej grzywki. Ok? Czyli mniej więcej wyszło mi to tak. Potem tą nitką właśnie będę to przeszywała, zrobię tu jeszcze z tego włosy i zrobię tutaj jeszcze wąsy. Pokażę to. Przeszywam teraz tą moją brodę. Nawlekłam tą końcówkę, tą długą nitkę, która mi została. Tu mam dwie nitki, jedną mam krótszą, jedną dłuższą, bo wróciłam do tego samego miejsca, gdzie zaczynałam. Tak mniej więcej się wbije tutaj w górę. Z tej strony przewlekę się tu i nawlekę sobie tą drugą część brody. Okay. I zwykłą fastrygą przyszywam. Tą bródkę do ciała, do głowy. Dlaczego fastrygę łatwiej będzie spróć, jak coś nie wyjdzie. Mogę przymierzyć już nakrycie głowy. Mam takie, ale będę teraz robiła brązowe. Tutaj to zrobię mniej więcej. Spróbuję teraz wyszyć też włosy.
Teraz ubijam się też pod nosem, żeby zrobić wąsy. Troszkę za nisko się ubijam, bo troszeczkę wyżej. I robię dwa wąsy. Jeszcze nitkę zostawię trajeczek, żeby poprawić wygląd. Na razie wygląda to tak. Jeszcze tą nitkę zostawię. Jak już będę miała czapeczkę, to jeszcze w razie czego coś doszyję i poprawię, jeżeli coś nie będzie, coś jeszcze będzie nie tak. Przyszywamy rączki. Jeżeli mamy długie nitki, możemy je wykorzystać do przyszycia rączek, nawlekając nitkę, przeciągając z lewa na prawo i z prawą na lewo, z drugą rączkę, tak jak robiliśmy to w uszach owieczki. I tą nitkę przyszyć tą rączkę, łapiąc oczko od sukienki, a potem oczko od rączki. Tak dookoła. I rączki są dosyć stabilne. Natomiast jeżeli mamy krótsze nitki, bo tu niestety miałam krótsze nitki, to tylko przewlec rączkę stąd, rączkę stąd i ja to umocnię klejem. I umocnię rękę klejem, gdyż była słabo przyszyta. I jedna ręka mnie trzyma laskę, druga. I na tym skończymy naszą część. Mamy już postać. W części trzeciej zrobimy nakrycie głowy oraz zrobimy taki płaszczyk, którym przykryjemy tutaj te wszystkie niedoskonałości przy przyszyciu rąk. I nie będzie tu wtedy nic widoczne. Oraz zrobimy też nakrycie głowy. I tą
ten tył zasłonimy, będzie to wszystko niewidoczne. No i oczywiście jeszcze będziemy musieli zrobić w części trzeciej laskę. Zapraszam do części trzeciej.